Na czwartek, 6 lutego, zaplanowano 17. sesję Rady Miejskiej w Kozienicach. W jej trakcie mają być przedstawione opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie planowanej kwoty długu przyjętej w wieloletniej prognozie finansowej gminy i w sprawie możliwości sfinansowania przez gminę deficytu w tegorocznym budżecie. W planie jest także 23 uchwały. Dotyczą one m.in. wprowadzenia zmian w statucie gminy, emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i zakupu, planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy, przyjęcia przez gminę prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej, przyznania dotacji parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża na prace konserwatorskie, ustanowienia logo gminy Kozienice. Jedna z uchwał dotyczy też zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny pochodzącej z terenu byłego Związku Radzieckiego do osiedlenia się na terenie gminy Kozienice w ramach repatriacji. Podczas sesji radni mają też zająć się uchwaleniem gminnego programu przeciwdziałania działania przemocy w rodzinie na lata 2020-2022 oraz zająć się uchwałą w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej przystanek Kozienice. Ma być też przedstawiona informacja o zgłoszonych roszczeniach z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2019 roku. Początek obrad czwartek 6 lutego godzina 13 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Szczegółowy porządek sesji dostępny jest m.in. w naszym bloku ogłoszeń KK Info oraz na stronie internetowej urzędu miejskiego www.kozinicy.pl.